żeby ruszyć świat o centymetra ćwierć. Ile jeszcze krwi, ile jeszcze łez trzeba, żeby człowiek mógł o szczebel wyżej wejść. Ile jeszcze rąk, ile jeszcze serc trzeba, żeby ruszyć świat o centymetra ćwierć. Ile jeszcze krwi, ile jeszcze łez trzeba, żeby człowiek mógł o szczebel wyżej wejść. Powiedz mi prosto w twarz, czy ten świat naprawdę jeszcze jest nasz? Oj, bo ci co stanowią rządy rzucają tobie co dzień nowe kłamstwa i fałsz. Wo, 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 chcą twojej krwi, chcą żebyś oddał im twój najcenniejszy dar. Oni czyhają wciąż, żeby okraść się z twojej wolności. Oj, ale na nich tylko ogień i klęska. Złych rozliczy kiedyś najwyższy sędzia. Dla tych co trują ludzkość nie ma tu miejsca. Niech usłyszą tu getta. Ile jeszcze rąk, ile jeszcze serc trzeba, żeby ruszyć świat o centymetra ćwierć. Ile jeszcze krwi, ile jeszcze łez trzeba, żeby człowiek mógł o szczebel wyżej wejść. Ile jeszcze rąk, ile jeszcze serc trzeba, żeby ruszyć świat o centymetra ćwierć. Ile jeszcze krwi, ile jeszcze łez trzeba, żeby człowiek mógł o szczebel wyżej wejść. Czy jest nam dane współodczuwanie? Ja ci zadaję to pytanie. Tysiące lat wojen, ani jednego dnia pokoju. Pytam, czy to skończy się. Głowy pozamykane, serca zimne jak kamień. Z takimi ani kroku dalej. Bo możemy robić swoje, innych zostawić w spokoju, aby nie zobaczyć w oczach łez. Żadnych pomysłów na życie, milion pomysłów na śmierć. Ostatni czas na rozejm, by w pokoju się rozejść, ocalić choć małą część. Świat kręci się wokół ludzi i żaden z nich nie chce zgody. To ocalenie jest tobie, ty uświadom sobie, że rozejm to jedyny sens. Ile jeszcze rąk, ile jeszcze serc trzeba, żeby ruszyć świat o centymetra ćwierć. Ile jeszcze krwi, ile jeszcze łez trzeba, żeby człowiek mógł o szczebel wyżej wejść. Ile jeszcze rąk, ile jeszcze serc trzeba, żeby ruszyć świat o centymetra ćwierć. Ile jeszcze krwi, ile jeszcze łez trzeba, żeby człowiek mógł o szczebel wyżej wejść. Oni walczą, by zbawiać świat. Nie wiedzą jak, ale wciąż chcą zbawiać świat. A to ich brudny kapitalizm powoduje problem. Globalne zniewolenie, tutaj demokracja jest złem. Dobrze znamy tanie sztuczki, wasze dobro jest złem. Nowy świat, a porządek chwalę żywym ogniem. Bo wiem, że Bóg kocha ludzi i nie pozwoli, żeby jego dzieci kradły chleb. To czas, żeby wrócić do słów złotej księgi, czy was pyta ich się. Ile jeszcze rąk, ile jeszcze serc trzeba, żeby ruszyć świat o centymetra ćwierć. Ile jeszcze krwi, ile jeszcze łez trzeba, żeby człowiek mógł o szczebel wyżej wejść.